Serdecznie witamy wszystkich hodowców w tą kolejną niedzielę, kiedy się odbywają loty tutaj w oddziale Czciankowsko-Wieleńskim. Jest lot numer 3. Jest to oddział numer 0425. Kolega Sebastian Wardęga tutaj lotuje. Przyszli kibicować tej koledzy, kolega Rafał, tak? Ty swoje ty nie lotujesz? Nie. I kolega drugi? Paweł. Ty też nie lotujesz? Nie. Czyli kibicować przyszliście. Tak. Tu widzimy, kibicujemy wszyscy. Odbyła się tutaj trzeci lot w oddziale, tak jak mówiłem, 0425 w Czankowsko-Wieleńskim. Jest to lot z odległości? Z odległości 200, powiedzmy 50 km do nas. Jaka miejscowość? Miejscowość miała być pierwotnie Oranienburg, z tym, że nie było potwierdzającego i jest miejscowość Granse. To jest mniej więcej na wysokości Berlina. Czyli tutaj, bo już, nas w okolicach 200, no bo my jesteśmy w Krosinie, to jest już tutaj do granicy niemieckiej jest blisko, także te 250 km to już wymaga wyjazdu za granicę. Dokładnie. Tutaj kolega... Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich, no właśnie, bo się nie przywitałem. Paweł to jest prywatnie mój szwagier, czyli a Rafała to chyba wszyscy, to wszyscy będą znamy, pracownik kolega, sklepu, tutaj odpowiada za sklep dla hodowców. Zawsze są sprawy. Koledzy na przelocie i dopingują. Zawsze? Dziękuję im bardzo. No, tak, tutaj doping polega też na tym, że widzimy tutaj, kibicują ci, ale też jeszcze tutaj mamy preparaty, które tutaj stosujesz. Zobaczmy, ja widziałem on do tej, co to mamy kolorową, tą wodę w pojniku, to jest to, miód? Miód, to znaczy tak, każdy przylot wyglądał mnie w ten sam sposób, to jest miód do wody, herbata Arka jest do pojnika na 5 litrów uszykowane. Zobaczmy, jak on zaparza tą herbatę. Ja sobie kupiłem taki, klasyczny taki z Ikei, zaparzacz, tak, tam powiedzmy 20 zł chyba mniej kosztował. I bardzo jest wygodny, bo ten fusy idzie oddzielić tutaj ładnie. Ale Arek, przepraszam, Arek te fusy też rzucał do karmy później. Ty też te rzucasz karmy, czy wykorzystujesz? Nie, rzadko to stosuję, powiem szczerze. Ja bardziej na karmę. Sam wywar. Tą posypkę, sam wywar. To jakoś mi tak wygodniej, później nie trzeba mieć tych. Stosujesz te same dawki, co Arek zalecał? Tak. Tak. Trzy łyżki na 5 litrów wody. No tak jest. Powiedzmy, jak się komuś mniej nabierze, czy więcej, to dużego znaczenia tam pewnie nie ma, ale ta... I taka brunatna woda, taka powiedzmy brudna, czeka na gołębie tutaj w pojnikach, tak? W pojnikach. Czyli tam to jest miód, te zioła? Miód, herbatka i wtedy na karmę z kolei. I to młode, stare zawsze mają w ten sam sposób. Chyba, że jest naprawdę jakaś bomba, no to wtedy daje do tego jeszcze elektrolitów, czy też jakichś środków regeneracyjnych od razu. Ale kiedy w ogóle, to znaczy normalnie nie podajesz w ogóle elektrolitów? Podaję elektrolity, ale bardzo rzadko i to w poniedziałek, powiedzmy. Później, polot, nie od razu po locie, nie od razu po locie, tylko następnego dnia. Chyba no mówię, no, że jest bardzo ciężki lot, to ale z tym, tak samo, że, z tym, że tak powiedzmy tak, że ta woda z tym miodem to też spełnia rolę w elektrolity. Oczywiście, że no tak, to jest tutaj najlepsza rzecz, jaka może być dla gołębi, na moje oko. Tutaj a masz... na karmę z kolei daję propolis. To jest w tej butelce, żeby ktoś nie zmylił, że to nie jest whisky, to jest butelka po whisky. Kiedyś mi to dało przyjemność, teraz ja głębią daję tą przyjemność. To jest propolis, zmieszany z czym? Propolis i na karmę różnie stosuję. Najczęściej posypkę, jak są jakieś loty, powiedzmy, trudniejsze, to daję już jakieś środki regeneracyjne, wtedy na karmę idą. Dzisiaj akurat dostaną oregano, żeby tutaj je troszeczkę jak gdyby oczyścić. Ale oregano to co masz tutaj w kartoniku? W tym procesie opakowaniu to jest to samo przesypane co Arka Koniecznego. To jest też od Arka, tak? To jest od Arka. Zasadniczo zioła to Arka Koniecznego. No jeśli a propolis... zioła stosuje to wszystkie od Arka Koniecznego, praktycznie komplet ziół u mnie zawsze jest, bo bardzo dużo też stosuję dla młodych. Nie? U mnie ogólnie młode to są oparte głównie na ziołach, co tydzień jest inny rodzaj idzie, jeden tydzień na przykład idzie posypka, drugi oregano, trzeci tam powiedzmy chrzan 2-3 dni. Teraz jest taki fajny produkt nowy od Arka, jest chrzan z tym, z nagietkiem 50/50, także też bardzo fajny, to też testowaliśmy. No i muszę powiedzieć, że no, jak ktoś tak przypilnuje te młode, to kilku hodowców znam, co w ten sposób robią. No to nie trzeba stosować żadnych środków na tym etapie, jakichś powiedzmy chemicznych i gołębie się chowają bez problemu. To ciekawe, właśnie mówi to osoba, która po prostu jest właścicielem sklepu, który sprzedaje masę tych, setki tych preparatów ma każdej firmy, ale sam stosuje te mniej. Ale ja podejrzewam, że to też z lenistwa może też wynikać trochę, czy nie? Znaczy nie, bo to trzeba naprawdę, do młodych trzeba się bardzo dużo przełożyć, żeby one się chowały bez problemu. Bardzo mało dbam o higienę przez cały ten okres do lotów. One mają się odparniać, dużo ziół. Do wody też zawsze coś mają. Do wody mają różne środki w zależności od tego, ale nie chemiczne. Wszystko na naturze. Później w sezonie lotowym
to wiadomo, że trzeba podać, nie? Bo dzisiaj się nie da ulecieć, powiedzmy, bez tej chemii, jeśli chodzi o, żeby zrobić jakieś wyniki, bo to prędzej czy później gdzieś przycupną głębie, nie? Ale jeśli chodzi o samą profilaktykę przedlotową, to zawsze jest to oparte na ziołach i to jakoś tam w miarę. Tutaj jeszcze, jak mówiłeś o tej higienie, to popatrzmy, bo kolega, kiedy rano tutaj przyjechałem, była 8 rano, on tutaj miał te jeszcze ruszta, które tutaj są, były one mokre, bo kerszerem tutaj umył, chciał pokazać, jak to wygląda, ale tak sobie żartujemy, ale widzimy ten gołębik, my już kiedyś pokazywaliśmy, on jest wykonany właśnie tutaj z płyty takiej wielowarstwowej, to się nazywa tak? Płyta warstwowa. Warstwowa. To jest łatwo sprzątać, bo kerszerem to można, tutaj on go schował, teraz on to umył go. Ścianki można sobie bez problemu z tego pyłu pozbawić, tutaj, zwłaszcza jak on ma tutaj ruszt, tam woda sobie wsiąknie. Zobaczmy, mamy już godzinę około 10 rano, 10 jest już, tak? Prawie? Jest nawet po 10. Po 10, tak, gołębie tak. Były wypuszczone o 7, tak? Gołębie były o 7.30, czyli jeszcze 10.11, tutaj kolega akurat mi dzwonił, może gdzieś się pokazały na bliższym kilometrze. Dobrze, to będziemy patrzeć, do niego. Ale jeszcze tak popatrzmy, bo tak, okolica wygląda tutaj w ten sposób, gdzie pogodę mamy, praktycznie taki lekki wiaterek wieje, słoneczko bardzo dobrze świeci, nie ma chmur, gołębie poszły... Na trasie jak patrzyłem, to dosyć mocno będzie momentami wiało. Także ten wiatr będzie się jeszcze wzmacniał. On tutaj widać po tym, że już zaczyna dosyć mocno wiać. No w mikrofonie zapewne słychać też szum. Tak. To jest troszeczkę mankament dla nas. Z każdą godziną ma być mocniejszy ten wiatr, także podejrzewam, że ten przylot może być troszeczkę później niż tutaj przybyliśmy. I to jeszcze powiedzmy, kolega Sebastian Wardęga lotuje w oddziale, tak jak mówiliśmy, 0425 i tak. Teraz macie trzeci lot. Trzeci lot, jak wyglądają te loty w tym roku? No w tym roku bardzo dobrze, bo praktycznie straty są minimalne. Zaczynałem 79 gołębi, ja ci przypomnę. 69. 69? Przepraszam. 76. 76 wkładałem. No to dzisiaj pojechało na loty 70 gołębi, 4 są w domu. Tutaj także, właśnie. Także w tej chwili. To są takie, które później chyba doszły. To, tak? Które doszły, tam trochę próbuję zregenerować, bo były trochę w słabym stanie. Są 3, a tam 4 siedzi na półeczce. O, sobie siedzą, czekają. Także w tym roku wyjątkowo dobrze, bo zawsze na tych pierwszych lotach dużo gubiłem gołębi, bo dużo też sprowadzam, testuję, także często było tak, że powiedzmy one gdzieś tam zostawały po tych gołębiach młodych. Bez problemu, a przychodziły loty jakieś takie troszeczkę cięższe i tej głębi nie było. Nie? W zeszłym roku na jakim pozycjach zakończyłeś loty tutaj w oddziale? To był rok udany czy nieudany? Nie, w zeszłym roku to słabo, bo praktycznie zakończyłem na 10 locie. Raz, że wakacje. A miejsce które tam... było? A nawet nie kojarzę. Aha. Szczerze. Nie, jak nie dokończyłem lotów, no to jakie mogło być miejsce? Na młode z kolei zrobiłem na całości mistrza, stypowanych wicemistrza, tam pierwszy przodownik w tym okręgu. Także na młode już bardzo ładnie tam, powiedzmy, poleciały te gołębie. Co tam jeszcze? Powiedz jeszcze, bo udało się złożyć tam, powiedzmy, jakieś kategorie. Tam chyba w A byłem wicemistrzem w oddziale. Później miałem tam pierwszego na okręg gołębia młodego. W maratonie ten od Arka był też drugi na okręg lotnik. Także tam kilka takich, powiedzmy, pokazało się gołębi fajnych. No w tym roku też jest, no, z roku na rok jest coraz lepszy ten powiedzmy gołębnik, tak mi się wydaje. Dużo gołębi od Arka, które sprowadzałem, to zaczyna teraz się pokazywać. No bo właśnie rozmawialiśmy o gołębiach, które wcześniej tak. Jeszcze nim zaczęliśmy nagrywać. Ty wiadomo, miałeś możliwość ściągać różnego rodzaju gołębie i zachodnie, polskie, z dużo różnych hodowli. I tutaj jak rozmawialiśmy, że takim przełomem niejako u Ciebie to było, można powiedzieć, to że od Arka koniecznego miałeś te gołębie, tak? To jest, powiem szczerze, najlepsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać na gołębniku, to jest to, że poznałem się z Arkiem, sprowadziłem od niego gołębie, on mi dużo gołębi też podarował. I te gołębie tutaj u mnie to jest praktycznie strzał w dziesiątkę. Jeśli chodzi o gołębie z zachodu, no to sprowadzałem, sam wiesz, duże ilości, bardzo duże i nie sprowadzałem także jednego gołębia, testowałem czy coś, tylko 10, 20, od niektórych hodowców nawet 50. I one były lotowane, to trzeba podkreślić. One były i lotowane, i do rozpłodu, i różnie, no i powiem szczerze, no żaden na belgijskiej obrączce, żaden mi się nie uchował. Fajne gołębie, bo tak, znaczy na dwóch lotach tam fajnie siadły gołębie od Alka Karwota, pozdrawiam Alka. Dwa gołębie, powiedzmy, u mnie tutaj, które gdzieś tam już czołowo dwa razy fajnie siadły na gołębnik, nie?
Także tutaj, jeśli chodzi o te gołębie z zachodu, no fajnie, ale jak przychodzą cięższe loty, niestety trzeba się wzmocnić takimi gołębiami twardymi, które będą tam gdzieś dochodziły, bo te giną przeważnie bezpowrotnie. I to jest w sumie chyba tylko nie moja opinia, nie? Także polecam tutaj polskie hodowle, żeby koledzy też spojrzeli na gdzieś dookoła siebie, bo no mówię, dla mnie to był przełom, jak gdyby, kiedy poznałem Arka i pamiętam, kiedy nawet wspólnie na locie byliśmy, też był przełom z innych okoliczności, ale tam mogliśmy go obserwować. Się, no tak jest. Tak. I tam u Arka właśnie, co warto powiedzieć, właśnie Arek to ma to, że jest autorem tych wszystkich preparatów ziołowych, które wy macie u siebie i które właśnie pokazujesz, jak korzystasz, ale on też stosuje u siebie i tak jak nawet ostatnio, kiedy z nim rozmawiałem, ja mu tam parę gołębi takich ma w swojej hodowli, 13 czy 14 sztuk od Rainera Pittmana, te gołębie on skrzyżował ze swoimi, tam trochę młodych ma, będziemy je w tym roku też testować różnego rodzaju, ale co ciekawe właśnie te gołębie, on właśnie mówił, że jak kiedy kupiliśmy na wystawie ogólnopolskiej tymi swoimi ziołami, praktycznie bez żadnego wspomagania antybiotykami je bardzo dobrze doprowadził do takiej kondycji, że teraz mogły swobodnie pójść sobie do rozpłodu i jakieś młode w końcu mają i to są tak, w zdrowiu takim. W zdrowiu ja też właśnie polecam, jeśli koledzy gdzieś tam sprowadzają gołębie, no próbować jednak w krzyżówki gdzieś ze swoimi gołębiami, to z doświadczenia, no bo ja przerobiłem te gołębi, naprawdę to są duże sumy, dzisiaj się wydaje u niektórych hodowców, powiedzmy gdzieś tam na zachodzie, no po czym się okazuje, że jak gdyby nie ma pożytku później w tych lotach starych z tych gołębi, bo może troszeczkę też nieumiejętne ich stosowanie, może jakaś krzyżówka, popróbować coś z twardszymi gołębiami, no bo na zachodzie jednak one są selekcjonowane tylko i wyłącznie na szybkość. Tam jest dzisiaj pierwszy konkurs, u nas troszeczkę jest inny system lotów, dłuższe te loty. Trzeba troszeczkę pokombinować, żeby nie wydawać pieniędzy, bez sensu. Tutaj będziemy teraz, będziesz tutaj dalej kontynuował tutaj pracę, no, którą masz. My sobie za chwilkę tutaj z kolegą Sebastianem wejdziemy do środka. Zobaczymy, teraz to oregano sypiesz, widzę tak, tak odpowiednio dozujesz, miarki stosujesz jak najbardziej. Ja mam miarkę wokół. Tak. Często tak jest, że tak jak to tak wulgarnie można powiedzieć, na odwal się nasypie, a to tam to chyba nie stanowi dużego problemu. Zioła to mają tą przewagę nad antybiotykami, innymi preparatami takimi stricte chemicznymi, że nadmiar ich, że tak powiem, nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi i to te moje gołębie są przyzwyczajone do takiego stosowania, no to nie będę je tutaj już od tego odwodził, nie? No tutaj podejrzewam, że tak patrzy kolega teraz specjalnie na tę okoliczność nagrywania filmu, nowy pojnik przyniósł, bo pewnie tamten miał nieumyty i tak podejrzewam. To inwestowałem. No. Ale zobaczmy przy okazji, miód nierozpuszczony tutaj został u góry, ale to nic, to tam tego miodu było dużo. Później poprawimy to. On się poprawi, dobrze. Teraz wejdziemy do gołębnika, pokażemy jak on wygląda. Oj, my już tu byliśmy, tak jak mówiłem, w tym gołębniku. On jest wykonany z tej płyty warstwowej, celem masz w ten sposób zrobione, widzę. Ruszt jest tutaj taki klasyczny drewniany, ale przykryty jest siatką, żeby chyba gryzonie nie wchodziły, tak? Gryzonie, no jest jakieś ryzyko, zawsze tutaj mamy dookoła kuny, które tam od czasu do czasu gdzieś tam u jednego, drugiego sąsiada się pojawią i zrobią jakieś spustoszenie, stąd te siatki założyłem tak. Tam masz przejście do drugiego gołębnika? Tam jest przejście do drugiego gołębnika. To jest gołębnik z młodymi, tak? Czy młode? Tak. A teraz masz zamknięte całkowicie. To teraz zamknięte na przylot, żeby tutaj jak gdyby te które będą przylatywały się szybciej, powiedzmy, wchodziły. Bo tutaj, też tak, tutaj też zasłaniasz od razu? No teraz na przylot zasłonię, później będzie to odsłonięte. Jak są ciepłe dni, to mam podsłaniane przez ten całą dobę praktycznie, nie? Przymykam, powiedzmy, tam na zimę i to też jak już musi być mocno wyjaśnione, tutaj zamykam. No tak, to one siedzą tutaj sobie. Tutaj masz siodełka takie klasyczne, zwykłe, widzę, do spoczynkowe, tak? Tutaj jak tu, ten przejazd tutaj, tutaj są samiczki, tu są wdowy, nie? Mhm. Także tutaj mam samiczki, no i tutaj mam przygotowane chyba na 70 tych samiczek, a tam mam 50 cen. W waszym oddziale teraz na lot ile było gołębi zakoszowanych wszystkich razem? Powiem szczerze, że nie wiem ile teraz było zakoszowanych, na zeszły lot było zakoszowanych ponad 5000 gołębi, 112 hodowców wkładających. Czyli bardzo dobra ilość akurat, koeficjenty to będą dzięki tak, temu tak, bardzo tak, dobre. Tak, to tam gdzieś czołówkę. Straty były jakieś duże, takie jak od kolegów nie, rozmawiałeś? Nie, nie były, informacje nie były, masz? Symboliczne.
symboliczny. Każdy tam po kilka gołębi zgubił, ale to to normalne na tych pierwszych lotach. Normalne na tych pierwszych lotach, bo to tam roczniaki wszyscy wkładają. Ale bomby póki co jeszcze żadnej nie było. Bomby nie było. Odpukać, no mam nadzieję, że dzisiaj też nie będzie, chociaż ten wiatr się trochę już mocniejszy, no, ale pogoda ładna. Także w porównaniu z zeszłym rokiem, no to już w zeszłym roku po drugim locie to już byliśmy po bombie, nie? Mhm. Ja w tej położyłem 30 roczniaków na drugim locie. Nie? Znaczy położyłeś w sensie, że zginęło? W sensie, że zginęło i chyba tylko 5 doszło, gdzieś tam były przypadane dosyć mocno, jakaś burza, coś i praktycznie chyba tylko 5 z tych głębi doszło, także już na dzień dobry byłem po lotach. Tutaj w okolicy, kiedy jesteśmy, to jak jesteśmy, przypomnę, w Krosinie, okolica to jest tutaj Połajewo między innymi, ale zobaczmy, to jest wszędzie płaski teren, tutaj gdzieś sięgniemy, że tak powiem, bo przejdę tutaj, sięgniemy okiem obiektywu, to widzimy tylko i wyłącznie horyzont, można powiedzieć, nie ma żadnych gór, nic. Fajna, piękna okolica, tu się fajnie bardzo mieszka. Ale drutów też nie ma za dużo, żadnych tutaj takie niskie, tutaj zwykłe. Nawet są, ale... Ale te nie przeszkadzają, bo to jest daleko. Tutaj jest bardzo, bardzo ładnie takie do lotowania. Dokładnie. No zobaczymy, dzisiaj tutaj czekamy. Także fajna pogoda. Nikt na razie nie sygnalizował jeszcze. Koledzy dzwonili, no ale to będziemy musieli zaraz to nie odbierałem, a zaraz odzwonię i zobaczymy, czy gdzieś się pojawiły. Podejrzewam, że gdzieś na pierwszych kilometrażach właśnie pojawiły się, dlatego dzwonili. Dobrze, także dziękujemy i czekamy na przylot gołębi. Tak. O, mamy tutaj jakieś gołębie, właśnie się koledzy zastanawiają, czy nie. No, to chyba z innego oddziału, ale nad tym gołębnikiem już przylatują. Pierwsze gołębie się pojawiły. Gdzie u was w oddziale teraz? Bardzo nisko lecą, ciężko ten mają teraz pod wiatr. Pojawiły się w Chełście i przed chwilą w miejscowości Rosto. Czyli coraz bliżej. Darek Przytała dzwonił, że u nich się pokazały, ale też tam gdzieś tak jeden, dwa i tak dosyć. Nie ma żadnej grupy takiej większej? Nie ma grupy, już teraz będzie troszeczkę inny lot. Podejrzewam, że będą urwane te konkursy, nie? Także... No zobaczymy. No zobaczymy. Zaraz. Na razie mamy dwa sygnały. Tak. Tutaj widzieliśmy gołębie nadlatywałe, to nie były te. Tutaj inne oddziały też wypuszczają, to wiadomo. Inne oddziały też, podejrzewam, że tutaj jest blisko oddział Rągozińsko-Wągrowiecki i oni często mają, pokrywają się te kierunki lotu gdzieś tam, także nad nami często ich gołębie lecą, ale bardzo nisko i ciężko te gołębie dzisiaj będą miały. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie. Emocje muszą być, krótko mówiąc. O, i ktoś dzwoni. Lubasz, tak? Tak. I czuję. No, kolega z Lubasza dzwoni w tej chwili, także podejrzewam, że ma gołębie. Kolega gra i także podejrzewam, że może mieć coś. A zaraz zobaczymy. Halo? Słuchamy. 45, tak? Żeby tylko nie kleli. Nie, w Rosku właśnie pokazały się tam, no. O. To 2-3 minutki temu gdzieś tam, nie? A wy jeszcze nic nie macie? Dobra, to czekamy. Do usłyszenia. To co, nie miał na razie jeszcze? Nie miał jeszcze. Nie, chłopaki tutaj jeszcze nie mają, oni gdzieś tam mają 10 minut do nas, powiedzmy, z Lubasza. Ale jeszcze nic się nie pojawiło. A propos chłopaków i dziewczyn, przy okazji, jakby były, to powiedz jeszcze, jak tutaj w oddziale, przypomnijmy nazwiska hodowców, którzy tutaj lotują, takie znane nazwiska, które się wybijają w klasyfikacji tutaj ogólnopolskiej, może? No poza oczywiście Sebastianem Wardeńcem. To jest tak, że tutaj jest bardzo dużo hodowców, nie chciałbym nikogo tutaj pominąć, ale powiedzmy, możemy jedno nazwisko tutaj wyróżnić, to jest kolega Norkowski, który co roku praktycznie tutaj jest w czołówce wielokrotnym niż oddziału w okręgu bardzo wysoko i też miał samice w kategorii D. To była Spartakiada i teraz nie pamiętam, 2 lata temu. Bukareszt. W Bukareszcie, zdaje się. I ona miała chyba bodajże trzecią. Znaczy to Spartakiada, mówimy, europejska wystawa gołębi. Ja wiem, że kolega gołębi, tak. Z komuny takie ma te przyzwyczajenie. Ale to jest ten, no właśnie, tak. Ale to jest ewenement tutaj, powiedzmy, na skalę kolega, oddziału. A gdzie on mieszka tutaj? Daleko od gołębnik ma położony? Tutaj my jesteśmy mniej więcej na tym samym kilometrażu, z tym, że my jesteśmy troszeczkę w dół. I kolega to jest z miejscowości Gębice. Aha. Ale bardzo ten, bardzo fajnie w ogóle lotuje gołębiami, ten ma rękę do gołębi. Co roku praktycznie jest mistrz, wicemistrz i czołówka. A poza tym to bardzo dużo nazwisk by trzeba wymienić, bo koledzy dzisiaj naprawdę dbają o gołębie, jest fajny, wyrównany poziom, czy u nas w sekcji tak samo, to praktycznie się tasuje z lotu na lot. Jest dużo gołębi, dużo hodowców, bo zawsze ponad 100 hodowców, powiedzmy, tam wkłada na młode, to podejrzewam, że będzie jeszcze więcej, bo część hodowców lotuje tylko na gołębie młode, na przykład z braku czasu. Także podejrzewam, że na gołębie młode to będziemy mieli ze 130 hodowców gdzieś tam do rywalizacji. Także... No to jest pozytywne, bo z reguły oddziały, tak, no bo... liczą, notują
odpływ poczłonków, a tutaj natomiast u Was, tego co mówisz, jest ilość duża i tak jak ilość mówisz, duża, że fakt, że młode... oddział jest troszeczkę rozciągnięty, bo to praktycznie 60, tam ponad 60 km mamy rozciągnięty oddział, ale jakoś to mi się wydaje, że nie ma aż takiego dużego wpływu na, powiedzmy, na wyniki, bo to jest tak, że przychodzą loty, gdzie tam, powiedzmy, z przodu chłopaki mają lepiej, jest, są loty, gdzie my troszeczkę tutaj, powiedzmy, na końcu, z boku mamy lepiej. No, gołębie nigdy nie lecą w linii prostej. W linii prostej, a przychodzą loty, powiedzmy, że i z przodu, jak jest dobry hodowca, będzie miał swoje i z tyłu, i z boku, także lepiej, żeby te oddziały były większe, lepszy koeficjent, większa ilość gołębi jest, także tutaj fajnie, że tak jest, że ten jest z kim konkurować. Jest z kim konkurować, no. Dokładnie. Także no, mam popatrzymy. Nadzieję, że to tak będzie dalej. Na razie nie widzimy nic, tutaj telefony dzieje, kolejne tak. Są, popatrzymy. Tutaj koledzy też kibicują, teraz każdy ma w tą stronę, każdy liczy, że z kierunku przylecą, tak? No zobaczymy. Dokładnie, tam mamy właśnie, jeśli gołębie z tego kierunku przychodzą, to zawsze jest dobry lot, bo to jest kierunek zachodni tutaj. Jeśli gdzieś już z boku coś siada, to wiadomo, że już można iść sobie na kawkę i... O, na kawkę, bo na coś innego, my tu pijemy akurat herbatę z miodem i miętą. No pojawił się nam pierwszy gołąb, przeciął bardzo nisko i bardzo szybko. Nie zdążyliśmy nagrać, ale zobaczmy, odbiło go. Tu dosłownie nad tą czereśnią przeleciał momentalnie, nie zdążyłem kamery nawet włączyć. Odbił się już, jaki to jest gołąb? Ty pamiętasz go? Co to jest? Nie zdążyłem nawet. Godzina, która? Ten? Ile tam ma? 10:52. Czyli szybciej niż myślałeś, bo tutaj kolega... 10:54 liczyliśmy. Jaki to jest? No i to jest też, to jest od Alka Karwota. Oryginał? Powtórzył oryginał, znowu. Oryginał, Karwota? Znowu, no. Czyli DV028, tak. 96, no dobrze. Roczny gołąb, no. Super. Trzeci lot powtórzył we wczołówce. Ale jak nisko przyleciał, nie? Teraz drugi leci. Jest, drugi. O, widzimy też tam, o. Ładnie, w kierunku ładnie leci. No. Ale jak nisko, zobacz. I tak właśnie tamten sam. Maciej też ma? Maciej ma 3. Też roczny? To jest samiczka, nie. To jest dwulatka. Zielona miała obrączkę? Przepraszam, 16. 16, tak. Ma? 3, da. Jaki numer ma ta? I ona ma 87-44, też powtórzyła. Ona miała pierwszy konkurs też w zeszłym roku na oddział. Także ona też ładnie te A kategorii robi. 4, to sobie jeszcze miał 4-6 minut, powiedz Lubasza. Ale widzimy, co ciekawe, przychodzą bardzo nisko. Ale nisko, no i koledzy też dzwonili, że pojedynczy. Dwa na razie mają na dalszych kilometrażach, także podejrzewam, że to będzie tutaj... Ten gołąb pierwszy, gdzie miał taki dziób otwarty, widać, że jest zmęczony. Tak? To jest ten? Nie, to jest ten. To jest ta samiczka. On ma już tam w półce walczy. Widzimy, z rywalem swoim, także musi porządek zrobić. O, i wywalił go, zobacz, patrz. Przyleciał, pierdziel spuścił i siedzi. Dobrze. A popatrzymy, może coś za chwilkę przyleci, ale to Rafał, widzisz, troszeczkę się pomyliłeś, bo przyszłeś troszeczkę szybciej niż myślałem. Tak, teraz patrzyłem na tą pogodę, to mówiłem, że przyleciał. Ten pierwszy nas trochę zaskoczył, bo przyleciał tak jak ten drugi, bardzo nisko, nie zdążyliśmy nad kamery włączyć, a już... I co ciekawe, nie krążą nic, tylko od razu wchodzą. No dzisiaj tak zawsze tak się dzieje? No znaczy nie, zależy, jakie trochę emocje tam uszykuje, a mają za łatwo, no to wiadomo, że muszą trochę okolice pozwiedzać, nie? Jest, cześć. Leci. O, rzeczywiście. I też nisko. I też. Mogę tu stać? Tak. Popatrzmy, nadlatuje. Scenariusz się powtarza. Ty, no ale kurde, super. One od razu siadają. Od razu. Co to był za gołąb? Roczny? Czy dwulatek? To był roczniaczek. Na twojej obrączce? Na mojej, pamiętasz czego też? Za koniecznego coś? 0,76 to są na pewno te były, to były z Arka, ale to będzie krzyżówka. Arka i Kerstin. Idą dwa jeszcze. Ale jak szybują pięknie, zobaczmy. Nad nami tu. No kurde. One wiedzą, że nagrywają. Ale jak? Wchodzą od razu, zobacz, kurde, żadnego krążenia, idealnie siadają. Pięć już masz. To 5, to jest ile procent? 8%, 7%. Żartuję tam. No zobacz. Ten co, też Karwota? Drugi? Nie. Nie ma tego. Drugiego na razie nie ma. Ale 347... O, dwa następne. Jest, 0,76. No, powtórzył ten też.
też, no praktycznie te połczyżyły. O, zmęczone. Widzimy skrzydła opuszczone. Znowu jeden mój, jeden twój. Wszystko będziemy mieć. Nie, ta jeden jest Sebastian, tak? Czerwona obrączka, to jest czy tipes to był? Tak, Maćko? Ale to trochę dostały, nie? Tu już 7 jest. No, nie przylatują grupą, także mamy co filmować. Ale to ile masz? Trzymasz? No to ładnie, to widzisz, to trochę to nie. Patrzymy, może coś się za chwilkę pojawi. O, jest! Nie, jaskółeczki tam. Bardzo nisko przylatują, także jaskółka się nie liczy, no właśnie. Tutaj kolega sprawdził przed chwilą, że drugi gołąb oryginalny Karwota, tak? Tak, odalka Karwota, drugi, to będzie ten. Też fajny czas jeszcze, bo... O! Gdzie on jest? A tam widzimy też nisko nad drzewami. Wszystko z kierunku, ładnie, białolotek jakiś widzę. O, i widzimy, szybuje. O, i grupa, 5 sztuk. Szósty tam. I patrz, te co... Tu przy okazji, jak te wchodzą, a mamy możliwość porozmawiać kilka czasów, jeszcze przepraszamy kolegę Norkowskiego, bo... Najmocniej przepraszamy kolegę Norkowskiego, bo gdzieś tam, ale to ten, może już ten, dosyć dawno to było i mi wyleciało z pamięci. Kolega Wiesiu miał pierwszego gołębia w kategorii... Złoty medal w kategorii... europejskiej wystawie w Budapeszcie w Sport M. W Sport M, zgadza się. Niesamowicie ta samiczka leciała. Ona tutaj loty okręgowe to potrafiła wygrywać cały okręg, pierwsza tam siadała i to praktycznie tak powtarzalnie, że to był pewniak. Teraz ile mamy tutaj przy okazji, chyba będzie 12 albo 13, nie? Jeżeli nam nic nie umknęło. Teraz będzie. 12 będzie. 13. Tak. Troszeczkę... Tutaj oryginały też teraz usiadły od Arka. Koniecznego. Od Arka Koniecznego. O. Są. Wszystko ładnie. No kolega Rafał musi nową mamę teściową zawieźć na lotnisko. Nie, to chyba nie wasze. To będą gołębie czyjeś. O, jest jeden, ale tam jeszcze trzy. Trzy. O, zobaczmy. Tygrys to znaczy... Aha, jest. No. Tygrys, mówisz, to znaczy, to jaki to jest gołąb? Tygrys się śmiejemy, bo to jest od Macieja gołąb, który on na maratonie dobrze te dłuższe loty tam leci, a na początku jak są te krótkie, to jak on przylatuje, to znaczy, że zamyka konkurs, a dzisiaj się wyrwał jakoś za bardzo. Ale co jest zastanawiające, bardzo ładnie wchodzą te gołębie, widzę, naprawdę, żadnego krążenia, nic. 13 nie, no 17, 18 gdzieś będzie. 19. 19? Aha. Dobrze będzie, odbijaj tam, no. Trzymaj się, cześć. 19 jest? Tak. No. Fajnie, wszystko, ale wszystko z kierunku, wszystko nisko. Ten gołąb, którego... No, teraz chwilkę się zapytamy, kolega niech porozmawia. 19. No, czekamy. A u was jak tam? O. Tutaj grupa gołębi tam idzie po lewej stronie bardziej, ale dwa przyleciały tutaj z tego gołębnika od Sebastiana. Zobaczmy, scenariusz się powtarza. Pięknie szybują pod wiatr i wszystkie, wszystkie lądują i wchodzą od razu. Halo? Od razu wchodzą do gołębnika. O, tutaj widzimy. Następny jest. Tak jak tydzień temu byliśmy u kolegi Andrzeja Walędziaka, to bardzo wysoko one latały, a teraz tu widzimy niziutko. Dobrze, Maćka, odbijaj. O. Dalej. Widzimy. O, teraz jakaś większa grupa, ja? Leci. Tutaj coś powinno usiąść. A tu usiąść. Postaci. O, coś powinno usiąść. O, 4 sztuki następne, ale 5. Ej, tam patrz, grupa jeszcze, tam. No to nie moje. To nie twoje. Jest co oglądać, warto było przyjechać do kolegi. Wprawdzie mieliśmy w planie pojechać wspólnie do kolegi Jarka Koniecznego, ale kolega Jarek Konieczny został, ja podejrzewam, że przechytrzony przez swoje dzieci. Chcieli mieć chatę wolną i zafundowali rodzicom pobyt w SPA w Szklarskiej Porębie. I oni frajerzy na to poszli, zostawili dom pełnoletnim dzieciom. On jeszcze nie wie, co go czeka. Dokładnie, ale jego strata, zobaczymy.
Ale my sobie tutaj z Sebastianem możemy posiedzieć i pooglądać u niego. A pozdrawiamy Arka. A tak właśnie, niech się dobrze bawi z żoną. Tak, życzymy, tak. A jak zobaczymy, to będzie co opowie nam. Tak, zobaczymy. Dobrze. Ile masz tam już wszystkich? A tygrys z jakiej gołębi pochodzi w ogóle? Tygrys to jest od kolegi Macieja Kulupy tutaj. Gołąb, typowo daleki dystans to jest. A powiedzmy teraz, a z tych wszystkich... 27. Masz jakieś oryginały tutaj Arka Koniecznego z tą gołąb? Tak, oryginały są. To pokażmy tutaj. Tak tutaj, bo tu nie widzę. O, o 30, u 9 gołąb, 37,20 to jest od Arka. 37,09, 58,29, później 52,08. Też Arka. To są oryginały. To są oryginały, a teraz następny. A później mam dużo pol. O, 37,17, Arka. Ten 899 też Arka, nie? To są wszystko. Na 99 na jego obrączkach oryginalnych. My tu mamy jeden został, ale tutaj weszły w międzyczasie jeszcze chyba dwa, tak? Dwa weszły. No, 29. Ale to chyba nie. Nie, to chyba nie twój. I tam dwa chorzą, to nie twoje. O, ten będzie mój. Małe punkciki, bardzo nisko lecące. Nie. Białolotek taki. Nie, pomyślałem, że to jest ten. A tam dwa kolejne, ale to też nie twoje chyba? Nie. Też? Czyli jeszcze raz przypomnimy, 20, ile masz? 6 gołębi czy 7, tak? 29. 9? Na 70, ile wypuszczonych? 29, 70 równe. Równe 70. Tak. No i plus te 4, które były w gołębniku. No. Czyli będzie jeszcze czym latać. Będzie czym latać. Jest nadzieja. Preparaty te nie zaszkodziły. Jakim podawałeś coś specjalne na ten lot jakoś tak i z tych ziół, czy nie? Ja zawsze ziółka stosuję przez cały rok. Ale co, wczoraj przed koszowaniem, co im tego? Przed koszowaniem rano, co rano podawałeś? Przed koszowaniem akurat. Znaczy piątek to robię delikatnie bardzo. Także piątek to one mają się napić wody, powiedzmy w sobotę jeszcze troszeczkę im tam posypałem, bo wiedziałem, że będzie dosyć mocny wiatr, także dostały troszeczkę oleistych, a piątek to już delikatnych, czwartek to oleistych zawsze... ziaren. Ziaren, tak. To zawsze im tam słonecznika, powiedzmy uszczonego troszeczkę tej kukurydzy też dostają, ale tak bardzo delikatnie, żeby tylko szły się napić. Ale nie koński ząb kukurydzy, tylko takie drobniejsze troszeczkę. Nie, no to już o zaoszczędzenie. Tak, żeby dobrze przełknęły. Przełykały, także... Zainwestowałem w to, w popcorn kukurydzy. Dobrze. O, nie, to jaskółeczka znowu. Dobrze. Czekamy i patrzymy. Na razie mamy lot bardzo fajny. Przylatują niewielkimi grupami. 4-5 sztuk to były chyba najwięcej. 29 gołębi. Fajnie, nisko. Wszystko z kierunku, także jest nadzieja, że walczą z tym wiatrem. Nieprzewiane są na razie. To jest ważne, bo na tych pierwszych lotach, szczególnie roczniaki, no tak gdzieś przewieje dosyć mocno, to później jest problem z pracą. I pierwszy gołąb był roczniakiem, przypomnę. Pierwszy był roczniakiem, właśnie. Roczniaczek od Arka. Tutaj sobie oglądaliśmy wcześniej listy, bo tutaj Sebastian przyniósł, jak wyglądały wcześniej te przyloty. Tu widzimy ten gołąb kolegi Karwota. 296 był piąty na wcześniejszym locie. Piąty, tak, tylko że to on był tak piąty, ale to był też jednocześnie siódmy na oddział. Aha, i drugi był zaraz, szósty też jego ten, czyli te dwa. Szósty też był jego, nie? Mhm. Tutaj z kolei na pierwszej liście też są od Alka. Ty patrz, dwa pierwsze. Dwa pierwsze, nie? Samczyk, samiczka na tym, nie? I dzisiaj ta samiczka. Gdzie to samo te przyleciały? Tak, 296, tak? Ta 296 samiczka? Lecą. O, w międzyczasie... 294. O, pięć gołębi. Dwa poleciały dalej, ale widzimy, jak są gołębie zmęczone, to też nie mają chęci nie, w ogóle latać. Ten jest obcy. Ten obcy? Ten jest obcy. No, niech leci. Już go Sebastian przegonił, niech leci do kolegi. Się zabrał z nimi. Tu mamy 30 kilka sztuk. No, na pierwszym locie to 5 wyrzuciłem z gołębnika. Weszły do ciebie też? No, startowały tak. No, to się mogły pomylić. No, na tych pierwszych lotach to tam ciężko będzie. Ale roczniaki same. No, zobaczymy, ile jeszcze będą te gołębie przylatywać. Te pierwsze gołębie pojawiły się tak jak 4 minuty wcześniej niż przewidywał to Rafał. Tak. To była chyba 10.52. W zeszłym tygodniu dobrze obstawiła, w tym tygodniu nie wyszło. Opóźnić chciał to. Miałem być 4, ale... Życzył ci źle. No właśnie. No ale wiesz, z drugiej strony ja go trochę mogę zrozumieć, bo on się spieszył, żeby teściową zabić na lotnisko. No dokładnie, chciał szybko zakończyć lot i jechać. Właśnie. No a teraz już jest poważny wiatr. No, zaczyna się wzmaga, on widzieliśmy rano, że nie było, ale po koronach drzew widzimy jak, o,
Ciężko, ciężko. Żeby się nie połamało tylko ich, nie? Dobrze. No widzimy, rano był ten gołębik prawie pusty, tu były tylko te cztery gołębie, które zostały. Teraz jest już ich więcej. Tam widzimy tą brunatną wodę z tymi dodatkami, o których nam Sebastian mówił. Teraz te gołębie piją. Siedzą sobie tutaj gołębie w celach. No widać, że są troszeczkę zmęczone. No, lot był dla nich wymagający, ale nie jest to takie aż taki duży wysiłek. One sobie bez problemu tutaj zregenerują siły wszystkie. Tak wyglądają. Jest ten jeden kolorowy, patrzę, nie ma żadnych płowych, czerwonych. Jest ten jeden taki, gdzie on tylko jest, on siedzi tam gdzieś w gnieździe. Ten tygrys tak zwany. Kiedy byliśmy w gołębiku, zlatywały, słyszeliśmy, gwizdali koledzy. Czyli mam już prawie 40 gdzieś będzie około, nie? 40 jest? 40 gdzieś. 36. No. Dolatują, dolatują. O, tu jeszcze. O, zobaczmy, jak ten nisko leci. Nie, to jest chyba ten, co był właśnie, no. I krążył. Dobra, czekaj, zwołam, za chwilę zezwolę. Zobaczymy. Dawaj. Tak jak mówił Sebastian, słyszymy ten wiatr się wzmaga, my to słyszymy w mikrofonie, bo... Który? Nie, on tam chodzi po tym, po dachu gdzieś. Ale na razie wszystko przychodzi z tego kierunku, z którego się koledzy tutaj spodziewali. No, cały czas tutaj dolatują gołębie, one dolatują pojedynczo. Jest ile? 40 już, nie? Z tymi. Wiesz co? Nie wiem, powiem ci szczerze. Teraz wiatr, widzimy, chwilowo ustał. Siadały, ale nigdzie nie było. Teraz sobie koledzy się, jak w każdym oddziale, wymieniają informacjami o przylocie. Sebastiana się jeszcze zapytamy, bo nie widziałem ani jednego gołębia czerwonego, płowego. Niebieskie, nakrapiane, tylko pstre. Jeden ten tygrys tak zwany. Nie ma żadnych czerwonych ani płowych? Czy masz? Mam dwa czerwone. Dwa czerwone? Tak, jeden jest od Arka. Jeden jest od Arka, a jeden jest oryginał od Grzegorza Nowickiego. To był... 0367. Z Salinero. A, nie chcę skłamać, nie pamiętam. Z tego Salinero? Chyba z Salinero czerwono, nie? Nie pamiętam. Taką parę tam fajną na rozkładzie i od niego przywiozłem. I on jest, to jest parę. To pierwszy, co nie chce tak wejść. Oprócz tego, co był obcy. Też wszystko z kierunku przylatuje. Ty wzbił się, zobacz. To może nie był twój. Nie, jest to grywka. Jeszcze raz musi. Mówi, bez wiatru nie wchodzę. Zobaczymy, tu leci, tak. Może nas się boi. Przejdę trochę dalej. Ląduje. O. No, drugie podejście. Ile leci chyba tam? Nie, to jest kółka też. Tam było w zegarze, sprawdzaliśmy 41 sztuk, przyleciały dwa kolejne, o 42 się odbija, a ten drugi gdzie jest? Obcy. Przyprowadził go, bo nie. Tu. Widzimy, jak wiatr go znosi, co? Twoja sędzia. Twoja. 2017 roku, tak? Tak. Dużo roczniaków miałeś wśród tych 70 głębi? 50. O, i następny, i tam dwa, ale to chyba nie twoje, ten. Tą końcówkę widzę, bardziej szybują jak lecą. Nie muszą tyle machać. Aha. No, za plecami jest, ale nie mogę filmować, bo jest słońce, to teraz, tak jak mówi Sebastian, drugie podejście, to już trzecie będzie, ale... Przesadził. Nie, to ja hand nie mogę. Co ty mu dajesz? Ja nie wiem, on chyba sam sobie tak, wiesz, narzucił ten powietrze. Ale... Co,
Żółweczki też latają, widzę. No, na razie krąży. No, te cztery się kolejne pojawiły, ale to chyba nie wszystkie są od Sebastiana. No. Te dwa, co przyleciały później, siadło, oj, ten z nimi razem, o. Zmotywowały go, czyli będą 44 sztuki. 44 sztuki. No, która godzina jest, Sebastian? 11.20. 11.20, no, pomału będziemy naszą rację kończyć, już ponad połowę gołębi mamy, także możemy jechać, już będzie czym latać w przyszłych, na przyszłych lotach. Wierzymy, że Sebastian jeszcze na pewno dostanie więcej gołębi. Ja też w to wierzę. Koledzy też na przyszłości też przyjdą kibicować? Tak, będzie cały czas. No, Sebastian, ja, ten, Rafał jak z teściową przywiezie, to też. Też pewnie przyjedzie. Przyjedzie jeszcze. Znaczy odwiedzi. To już niestety po konkursie podejrzewa. No, to może tak, ale... Ale są. Najważniejsze, że są. Dobrze. Dzisiaj miały troszeczkę już gorsze warunki, przeleciały się tak. Ale były widać przygotowane dobrze. Ale tak mi się wydaje, że były dobrze przygotowane jak na dzisiaj. Tak przewidywałem, że będzie o tej godzinie mniej więcej. Już mocno wiało. Mi się też udało zdążyć. Tak, fajnie. No na razie kończymy naszą tutaj wizytę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za bardzo, emocje, za które nam wizytę. Tutaj gołębie kolegi Sebastiana zapewniły. Bo fajnie było obserwować te gołębie. Widzieliśmy one wszystkie. Bardzo nisko przylatywały i przypomnijmy te gołębie kolegi Karwota. Dwa razy na pierwszym locie były pierwsze, na znaczy drugim, tak, piąty, pierwsze szósty. Były na gołębnik. Na gołębnik. Nie? Później już to była czołówka oddziału praktycznie. Bo tam czekaj. I tu mamy trzy następne. I dzisiaj były również dwa w pierwszej. Dzisiaj były, no też ten jeden był czołowy. Pierwszy na gołębnik, tak. No on będzie też, podejrzewam, gdzieś tam czołówka w oddziale, ale wysoko będzie dosyć, no bo dosyć szybko był w stosunku do kolegów. Także bardzo fajnie tą kategorię tutaj robią. No i co, tak jak patrzyliśmy tutaj, duże gołębi też od Arka, oryginałów po oryginałach, także super. Dziękuję ślicznie kolegom za dobry materiał. No Jarkowi jeszcze raz życzymy, żeby się nie zawiódł na dzieciach, kiedy wróci z tego zafundowanego, sponsorowanego pobytu w spa w Szklarskiej Porębie. A z drugiej strony chyba powinien być na locie, mi się wydaje. No właśnie, wydaje, też. Nie? A nie w Szklarskiej Porębie. Niepoważne podejście do lotowania. Tak jest. Dobrze, tak to tyle tytułem żartu. Dziękujemy. O Arek dzwoni. Także zobaczymy, za chwilkę jeszcze się raz połączymy, jak Sebastian ustali, jak tam przyleciały gołębie, bo może o tym będzie mówił. Do zobaczenia na razie. I za chwilkę jeszcze raz skonsultujemy się. Do zobaczenia. Do wszystkiego widzimy dobrego. Kolega Sebastian kończy rozmowę z kolegą Arkiem, ale się nie mógł dodzwonić do domu. Ciężko. Nie będziemy o tym w ogóle rozmawiać, ale w międzyczasie tutaj przyleciały jeszcze dwa gołębie, tak? To 51 czy dwa gołębie mamy. Koniec. Kończymy naszą relację w Krosinie w oddziale 0425 Czarnkowsko-Wieleńskim. Będziemy jeszcze tutaj na pewno, na loty gołębi młodych przyjdziemy, może Sebastian sam coś nagra, ale życzymy bardzo dużego powodzenia tutaj w lotach i zwłaszcza, żeby ten gołąb może kolegi Alka Karwota też tak powtarzał konkursy i wyniki, jak dzisiaj to miał i do tej pory robi. Żeby nie zapeszyć, dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Dziękuję za wizytę, życzę też kolegom wszystkim z naszego oddziału, no i w całej Polsce bardzo udanych lotów, bo to... I przyjemności z lotowania, bo to inaczej takie loty się ogląda, gdzie powiedzmy wkłada się jakąś pracę, jest wynik, przychodzą gołębie. Hodowca wtedy jest zadowolony, rodzina jest hodowcy zadowolona. Także wszystkiego dobrego. Jest drażliwy wtedy. Tak. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia i powodzenia życzymy. Dobry lot.